Siemanko, jestem Lucek, a to jest Car Mechanic Simulator 2015, moi drodzy. Zapraszam was na pierwszy odcinek z tej gry. I właściwie jakiś czas temu, chyba nawet rok temu, zacząłem sobie grać w Car Mechanic 2014 i od razu ta gra po prostu zrobiła na mnie mega wrażenie, ze względu na to, że, no cóż, była zajebiście rozbudowana i można było świetnie po prostu naprawiać samochody, zajrzeć do środka, zobaczyć jak to działa, w prosty, symboliczny sposób naprawiać te samochody i po prostu świetnie się bawić. Car Mechanic Simulator 2015. Co właściwie zmieniło się w stosunku do poprzedniej edycji? Przede wszystkim muzyka. Przede wszystkim leży sobie tutaj tablet, gdzie mamy Car Mechanic 2014 uruchomiony. Ale nie możemy w to zagrać. Nie no, żartuję sobie. Oczywiście mamy inny warsztat, inne możliwości. Mamy dwa podnośniki, możemy robić czy naprawiać kilka samochodów naraz. Możemy rozwijać swój warsztat, kupić jakby odblokować parking, ścieżkę diagnostyczną, lakiernię. Ale przede wszystkim samo naprawianie samochodów wygląda teraz nieco inaczej, jest dużo bardziej usprawnione, wiecie. Typ zlecenia: wyeliminuj problemy z silnikiem. Przyjmij zlecenie. Widzicie, mamy tutaj telefon, mamy dwa zlecenia do wyboru. Nie jest to tak sztywno określone jak w 14, że robimy teraz taki i taki wóz i zawsze robimy praktycznie ten sam, tak? Tutaj mamy za każdym razem praktycznie coś innego. Możemy sobie zdemontować drzwi, moi drodzy. Nie ma problemu. Możemy sobie co? Fotela nie mogę zdemontować. Możemy sobie światła zdemontować. Nie wiem, co tu jeszcze. Tylną klapę. Zderzak, tak? Oczywiście koła. I co jest też ciekawe, możemy sobie podświetlić na przykład części, które są zniszczone, żeby je naprawić. Moment, to jest przycisk C. Stan części, tak? I tutaj dokładnie już widzimy, co jest zniszczone. Ja myślę, że to po prostu na początku jest tak pokazane, co jest zepsute, a później ten poziom trudności będzie coraz to wyższy. Możemy także przesunąć nasz samochód na, powiedzmy, lewy podnośnik i podnieść go sobie do góry. W pierwszej części, właściwie w części Car Mechanic Simulator 2014, wyglądało to trochę inaczej, po prostu mieliśmy samochód na środku i on automatycznie był na podnośniku. Natomiast teraz to wygląda w ten sposób, widzicie, dajemy sobie tu samochód na podnośnik i ja na przykład mogę sobie też w tym samym czasie wziąć drugie zlecenie na, powiedzmy, naprawę podwozia, tak? Zawieszenie ma luzy, no powiedzmy, że to sobie wezmę, tak? No i ten samochód drugi weźmiemy sobie, powiedzmy, na prawy podnośnik. Nie wiem, czy który to jest prawy. Tak, chyba prawy. No i on sobie może tutaj być i po prostu będziemy sobie to zleconko tutaj robić też, powiedzmy, nie? Obniżamy samochód. Co my właśnie mieliśmy tutaj zrobić w tym zleceniu? Właśnie troszeczkę mi brakuje tego menu. Aha, tutaj mieliśmy wyeliminować problemy z silnikiem, czyli coś tutaj z chłodnicą jest nie teges. Sprawdźmy, o co chodzi. Oczywiście w tle leci sobie muzyka. Co tutaj muszę wymontować najpierw? Aha, jeszcze tutaj można zrobić tryb badania, czy włączyć tryb badania.
I już widzimy, co tutaj jest nie tak. Kolektor wydechowy jest do wymiany. Pompa wspomagająca, to jest coś ciekawego, nowy element w CarMechaniku. Sporo jest właśnie tych nowych elementów, których możemy się właściwie też nauczyć. Właśnie w silnikach, czy w ogóle w samochodach. Na przykład można tutaj wymienić układ ABS-u, czego nie można było zrobić w pierwszej części CarMechanic Simulator. No dobra, tryb montażu, tryb demontażu. Wywalamy chłodnicę. Dobra, tu musimy dwie śruby odkręcić, bo musimy też kolektor wydechowy zdemontować. O, świetnie! Bez demontażu całego układu wydechowego możemy sobie od tak po prostu zdemontować kolektor wydechowy. Dziękuję twórcy CarMechanica. Ogólnie jak widzicie, sposób odkręcania śrubek jest teraz dużo prostszy. Po prostu mamy stabilną kamerę, nie tak jak wtedy trzeba było po prostu celować. I po prostu ruszamy sobie kursorem, nacelowujemy w odpowiednie miejsce i odkręcamy, tak? Więc jest to duże usprawnienie i naprawdę jest lepiej pod tym względem. No i tu mamy jeszcze pompę wspomagania. Wspomagającą powiedziałem wtedy chyba. Pompa wspomagania, zdemontowane i ups. Czemu ja to nie mogę zdemontować? Demontaż. Momentos. Tak, muszę najpierw cały tutaj rozrząd zdemontować, żeby pobawić się tą pompą. Jeszcze nie mogę. To trzeba wywalić, aha. Tak, tak i tak. Jedna śruba, na jedną śrubę przyczepiona, nieźle. No dobra, i mamy teraz w inwentarzu części. Oczywiście te, to ja sobie powinien... W ogóle, co ja mam tu tak dużo części? Aha, bo ja chyba z tego grata wywaliłem wszystko. No tak. No to musimy to po prostu zamontować, bo nas to nie interesuje. Nie musimy tego naprawiać, rzecz jasna. Ops. Prawdopodobnie będziemy mogli sobie też później lakierować jakoś te części, będziemy mieli takie zlecenia. Nie wiem, bo tak naprawdę robiłem sobie tylko te pierwsze. Zacząłem sobie grę, żeby zobaczyć, o co tutaj właściwie chodzi. Tutaj mamy na przykład skrzynkę z narzędziami i teraz jakby ta skrzynka z narzędziami nam daje możliwości rozwoju swojego warsztatu, postaci, na przykład szybkość odkręcania śrubek, szybkie ściąganie, zakładanie, szybkie badanie, no i tego typu rzeczy, tak? Tester kompresji, miernik elektroniczny. To jest ciekawe, to będziemy musieli sobie wszystko przetestować. No dobrze, ale mamy do wymiany osłona kolektora, to nas nie obchodzi. Mamy do wymiany chłodnicę, czyli którąś z tych części możemy naprawić. Tutaj mamy stół naprawy, niestety żadnej zregenerować nie możemy. Kupujemy kolektor wydechowy, pompa wspomagania R4 i chłodnicę. Idziemy sobie do komputerka tradycyjnie, sklep z elementami karoserii. No jest tu tego sporo. I zobaczcie też, że teraz ta gra jakby mniej się zacina. Może to z powodu tego, że, znaczy dla mnie to jest takie odczucie, bo ja sobie po prostu zmieniłem trochę komputer, ale ogólnie myślę, że jest lepiej, tak czy inaczej. Kupujemy chłodnicę. Pompa wspomagania R4 to była? Kolektor wydechowy, to był chyba ten. Te części naprawdę nie kosztują jakieś duże pieniądze na razie, więc jak nawet coś nie trafię, to chyba powinno być spoko, prawda? Tutaj mamy na przykład moduł ABS, miska olejowa, teraz możemy to wymienić. Most tylny to chyba było też w którymś tam DLC. Jest tego trochę, jest trochę tych części. Może na początku będzie mi się ciężko z tym odnaleźć, ale mamy pompę wspomagania R4, która mnie najbardziej interesowała. Chodźmy teraz do samochodu i zamontujmy brakujące części. Tryb montażu. Imek. Oczywiście te zużyte części, nie wiem jeszcze czy można sprzedać, za chwilę to sobie przetestujemy. Dobra. I za chwilę zamontujemy też osłonę. Chłodnicę i tam jeszcze mieliśmy tą pompę, tak? Mek. Proszę bardzo.
Dobra, no i teraz chłodnica. Także jest to znacznie uproszczone i jakby instalowanie tych wszystkich części, demontaż i montaż przebiega tutaj naprawdę dużo lepiej niż w poprzedniej części tego Car Mechanica. Naprawdę bardzo przyjemnie się gra. Jeszcze nie wiem, co będzie później, oczywiście to będziemy sobie razem odkrywać, jeśli tylko będziecie chcieli, abym nagrywał dla was tę grę, a myślę, że fajnie by było, bo Car Mechanic Simulator 2014 na moim kanale był taką serią bardzo ciekawą i mi się oczywiście bardzo fajnie też w tego Car Mechanica grało. Dobra, no i tak jak mówiłem, tu możemy sobie ukryć, pokazać karoserię, stan części. Tu jeszcze coś jest nie na żółto jest zaznaczone, ale to chyba przejdzie, wiecie. Pokaż zlecenie. Zero czy o? A właśnie. Chłodnica, pompa wspomagająca, kolektor wydechowy. Świetnie. Zakończ zlecenie. No i otrzymano 729 gotówki. Także teraz mogę się od razu wziąć za drugi samochód. Tutaj mieliśmy chyba do zrobienia. Wymień olej, spój stary olej lub oraz wlej nowy. No i wymienić filtr oleju, czyli właściwie to, co się zawsze przy takich czynnościach robi. Filtr oleju powinniśmy mieć tutaj. To jest paliwa. Oleju. Ale dziwnie, to jest troszeczkę inaczej niż w poprzedniej części Car Mechanica. Ten silnik wygląda inaczej. Ja oczywiście nie jestem jakimś tam mechanikiem. O kurde. I tak dalej, więc uczę się właściwie na żywo z tego, co my tutaj mamy, ale jest to naprawdę ciekawa sprawa. I powiem wam, że nawet od takiego grania w Car Mechanica dużo się nauczyłem po prostu o samej budowie silnika, o tym, co mniej więcej gdzie się znajduje, więc właściwie każdy młody kierowca powinien się w tę grę zaopatrzeć, tak aby po prostu wiedzieć, co się w tym samochodzie dzieje do diabła. Moment, filtr oleju. Tak, to musi być gdzieś tutaj do diabła. Moment, weźmy sobie tryb badania. No tu się schował, zobaczcie. Tryb demontażu. No dalej, dalej. Oj. Aha. Czemu nie możemy czegoś... Aha, dobra, pewnie ściągamy to po prostu od dołu. Nie ma problemu. Podniesiemy sobie samochód do góry. No i działamy. Pyk. Mamy filtr oleju. I teraz tak, jak tutaj się spuszcza olej tak właściwie? W poprzedniej części Car Mechanica, jak pamiętacie, mieliśmy po prostu takie specjalne naczynie na wózku, które pozwalało nam ten olej spuścić. Była zresztą jedna z moich ulubionych czynności w tamtej grze. Po prostu trzeba było trafić do dziurki. Whatever. Co musimy tutaj zrobić teraz? O, tu mamy jakąś obtaczarkę. Whatever. Jest parking, tego jeszcze nie mogę zrobić. Znaczy no, nie mogę tam pójść. Ha! Tu jest też w tym Car Mechaniku możliwość testowania samochodów, ale jakby tego jeszcze nie robiłem i sobie to zrobię później. No jestem ciekawy, no właśnie, bo nie widzę teraz możliwości. Leci to na podłogę, czy jak? Nie, no tu nic nie ma. Wcześniej trzeba było podłożyć to naczynie, a teraz jakoś nie obczają. Czy ja dostałem jakąś karę? Wcześniej jak się na przykład spuściło to po prostu na ziemię, to dostawało się karę pieniężną, a teraz widocznie chyba tego nie ma, no nie wiem. No ale dobra, weźmy sobie filtr oleju, wymieńmy w komputerze. Powinno być. Brakuje tu troszeczkę wyszukiwarki, ale z drugiej strony też została poprawiona płynność w tym takim menu. Te części się nie obracają. Nie obracają się wszystkie naraz i po prostu to tak nie muli teraz. No dobra, szukamy filtru. Filtr paliwa tutaj był. A filtr oleju jest tutaj. Tu mam jakieś niebieskie filtry oleju, jakiś czarny, to jest do V8.
I tu jest też do V8 jakiegoś. Dobra, wklejmy sobie ten filtr. Właściwie niepotrzebnie opuściłem samochód, bo przecież to się montuje do dołu. Dobra. I tryb montażu. Niebieski trzeba kupić. Cholera, jasna. Widzicie, kupiłem ten zły. No trudno, straciłem $30. O właśnie. No ale jak demontowałem, to nie było jakoś tam zaznaczone kolorowo, więc dziwne to trochę, no ale dobra. Tryb montażu jest i jest. No super. No i sprawdźmy teraz. Myk, myk. Aha, jeszcze muszę napełnić. No tak, trzeba wlać nowy olej. Zobaczymy, w którym dokładnie miejscu to się wlewa. No wiadomo, że powinno być gdzieś od góry. Chyba tutaj korek oleju. I wlewamy. Cholera wie ile tu trzeba wlać. Lejemy do oporu? Nie wiem. A sprawdźmy może jedną opcję. Tutaj mamy bagnet. Między minimum a maksimum. No i chyba jest ok, tak? Jest między minimum a maksimum, więc powinno być gites. No dobra, sprawdźmy sobie, jak wygląda nasze zleconko. Wszystko gitara. Dochód $37. Premia za wykonanie zadania. Wydana gotówka. No okej. Okay. To był taki chyba standardowy serwis dosyć. Chodźmy sobie wziąć kolejne zadanie. Muszę mieć tutaj wyższe doświadczenie, aby wziąć sobie zlecenie na jakiś ciekawy samochód. Typ zlecenia. Słychać stukanie z komory silnika. Zrób kapitalny remont zawieszenia. Oj, to może być ciekawe. Bierzemy jedno zlecenie. No właśnie. Zobaczmy. Tryby. Tutaj mamy montażu karoserii. Ty stan części, tak. I tu już widzimy, że półośki. Pasek. Okej. Co to w ogóle jest tutaj z tyłu? Będziemy musieli to wszystko obczaić. No dobra. Zajrzyjmy najpierw od strony komory silnikowej, co tu nie gra. No z silnikiem właściwie też coś jest nie tak. O, tryby badania. No tak, chodzi o ten, jak się nazywa? Pasek klinowy. Chodzi o pasek klinowy, ale czy my go wywalimy? Nie, bo najpierw musimy wywalić to. Teraz musimy wywalić to, ale się nie da, bo musimy najpierw wywalić to. Dobra, tryb demontażu. Ops. Okej, i pasek klinowy typ B. Czemu jeszcze nie mogę coś tutaj się świeci? Aha, tego nie wywaliłem. No tak, trzeba to odkręcić. Okej. I teraz wywalamy to. Dobra, pasek klinowy typ B. Kupujemy. Zastanawiam się, dlaczego aż taki mały dochód był z poprzedniego zadania, gdzie wymienialiśmy olej i ten... Moment. Jest. Gdzie wymienialiśmy olej i filtr oleju. No ale dobra, trudno już. Tryb montażu. Ładujemy 100%. Tak. Tak. Tutaj niestety nie da się oszukać gry, bo pamiętacie, że w poprzednim zadaniu, w DLC konkretnie, mogliśmy tak trochę oszukać i na przykład osiągnąć samochodem jakiś tam czas, a później po prostu wymontować te wszystkie dobre części i zachować je dla siebie. Trochę to nieuczciwe, no ale tak można było. Dajmy sobie na lewy podnośnik. Musimy teraz zrobić remont zawieszenia. Tak, tak, tak. I zobaczmy, o co tu biega. Tak, to trzeba to zdemontować. Mamy tylko jedną śrubę, więc nie ma problemu raczej. Przekładnia kierownicza, tak? Tu musimy drążek kierowniczy wywalić, a żeby wywalić drążek kierowniczy, musimy wywalić końcówkę drążka kierowniczego. Wywalamy.
I teraz to jeszcze nie mogę, bo muszę z drugiej strony zajść. No jest trochę roboty przy tym, ale to jest naprawdę przyjemna praca, przy której się nie ubrudzimy wszystkimi smarami i tak dalej. Dobra, i... Tak. Tak, i teraz bez problemu. A czemu nie da rady? Trzeba od strony komory, czy jak? Nie, wydaje mi się, że od dołu trzeba to jakoś wyciągać. Zobaczmy. O, proszę bardzo. Pięknie. No dobra. I mamy tutaj drążek kierowniczy. Czy to jest to, o co nam chodziło? Przykładnia kierownicza, drążek kierowniczy. No nic, to musimy wymienić. Przykładnia kierownicza. O, nie ma żadnego oznaczenia, po prostu jest to zwykła przekładnia. No dobra. Powinienem gdzieś to tutaj znaleźć. To będzie drążek kierowniczy. No dziwne to to. Przekładnia kierownicza. Wałek rozrządu, wał napędowy. Stabilizator tylny. Drążek, popychacz zaworów? Ciekawe. Przykładnia kierownicza. Ojej, drogie to to jest. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, ale chyba nie. Tryb montażu. I próbujemy. Pięknie. Trafiłem na jak ślepa kura na ziarno. No ale się udało, to jest najważniejsze. Jeszcze będę musiał coś tam z prawej strony samochodu naprawić, ale to zaraz. Aha, jeszcze półoś napędowa z przednia prawdopodobnie. Dlaczego ja tego nie mam? Aha, jest półoś napędowa przednia typ C. Zobaczmy. No ja temu typowi to sporo tutaj zaśpiewam kasy, bo już 800 dolców wydałem bez w ogóle żadnego niczego, więc będzie trzeba brać kolesia w obroty, a przynajmniej jego portfel. Drążek typ C. Gdzie ty jesteś? Pewnie już go gdzieś tam pominąłem. Jest. Dobra, i lecimy do samochodu. Tak. Tak, tryb montażu. Jest. Świetnie. Na jedną śrubę, a co tam? Będzie się trzymać Zenek. Drążek kierowniczy. Świetnie. I końcówka drążka kierowniczego. Super. Z jednej strony koleś będzie miał po prostu trochę lepsze części niż z drugiej i tyle. Tak, tak. Jeszcze coś tam z tyłu trzeba wymienić. Zaraz to ogarniemy. Tak. Chodźmy z drugiej strony. Tutaj trzeba jeszcze dokończyć zakładanie. Tak. I tak. Tak. I ładnie zakręciliśmy. Te śrubki, znaczy przykręcanie śrubek fajniej brzmiało chyba w poprzedniej części. No ale jest i tak dobrze. Tak mi się wydaje, one tak bardziej zgrzytały, wiecie? To było takie przyjemne trochę dla ucha. A teraz też brzmi to dosyć dobrze. No dobra, tryb badania. Panie dzieju. Co my tu mamy? Ogranicznik amortyzatora tylnego. No proszę, dało się to ściągnąć bez problemów, ale tu mamy jeszcze jakiś problem. Tuleja gumowa. Czy my to ściągniemy? O proszę, nie było problemów. Ale coś tutaj widzę. Nie, sprężyna jest git. I tam coś jeszcze z tamtej strony widzę, że coś na czerwono się świeci, chciałem powiedzieć kręci. Okej.
No, nie powiem, jest trochę tej zabawy, no ale to jest właściwie domena Car Mechanic Simulator, no. Wiecie, o co chodzi. Dobra. I co my tu mamy? Coś mi się tu nie podoba. Co to jest? Piasta tylna. A zobaczmy, co się tu dzieje. Czy tam piastę mieliśmy? Tam jest piasta, dobra. No dobra. Musimy to chyba wymontować. Piasta tylna, tak? To było ciulowe. Oj, musimy ściągnąć tarczę hamulcową. A żeby ściągnąć tarczę hamulcową, musimy ściągnąć zacisk hamulca, a dopiero później klocki hamulcowe. Myk. I teraz dopiero tarczę. I piasta tylna. Dobra. I okej. Okay. I kupujemy wszystko po kolei. Ogranicznik amortyzatora tylnego musimy kupić. I piastę tylną. Coś jeszcze? Coś jeszcze było. Chyba ten przegub. O, tuleja gumowa, dobra. Czyli piasta tylna, tuleja gumowa. I zaraz zobaczymy wszystko, jak to nam pójdzie. O. Gdzie ty jesteś, piasta tylna? Pewnie już gdzieś to minąłem. Tu mamy sprzęgła. Tak, 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 tak. Jest. Tak. Teraz ogranicznik amortyzatora tylnego. Podstawka sprężyny, to nas nie interesuje. Ten ogranicznik powinien... Coś tak czuję, że powinien być gdzieś na górze. Mała tuleja gumowa. Nie, nas interesuje tuleja gumowa. Ona wcale nie była mała, tak myślę. Łożysko piasty. Ogranicznik amortyzatora. Szukamy takiego cuda. Tylne łożysko amortyzatora. Górne łożysko amortyzatora przedniego. Oh damn. Bęben hamulcowy. Ale gdzie jest ten ogranicznik? On też był jakby na takiej... na takim perforowanym kawałku stali jakby. O, jest. Dobra. Zamontujmy to, bo tak naprawdę już aha, jeszcze ta tuleja. I tuleja gumowa. To po prostu tuleja gumowa. Nie mała tuleja gumowa, tylko po prostu tuleja gumowa. Czy my coś takiego tutaj znajdziemy, moi drodzy? Zerknijmy. Tuleja gumowa. Rolka, rolka, rolka. Ha, 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 ha. O, jest. Świetnie. Czasami nie widać dobrze tych części, bo one są obrócone tak, że ciężko jest to rozpoznać. Ale damy jakoś radę. Tryb montażu. I zakładamy wszystko po kolei. Tak. Dobra. I tu mamy załatwione. Teraz idziemy zamontować wszystko z lewej strony. Tak, no tutaj będzie troszeczkę więcej zabawy. Pamiętacie, że musimy tu zamontować klocki hamulcowe, zacisk. Więc trochę się tu pobawimy, ale już wszystko będzie tak, jak powinno być, więc to jest najważniejsze, prawda? Tak. Tak. Dobra. Tak. A tutaj już przynajmniej parami to jest. W poprzednim Car Mechaniku mieliśmy oddzielnie każdy klocek. Tak. Tak. I... tryb montażu, jak jeszcze koło zamontować, to by było fajnie. Jakby się dało koło zamontować. Ale z jakichś powodów się nie da. No i gitara. I w zasadzie powinniśmy mieć zadanie ukończone. Pasek i nowy, no świetnie, wszystko po prostu zrobione. Zrób kapitalny remont zawieszenia. 2159 dolców w kieszeni.
No i tak wygląda Car Mechanic Simulator 2015. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tej grze. Jak dla mnie ona jest naprawdę świetna. Chociaż może troszeczkę na początku jest za łatwo, z tego powodu, że wystarczy sobie po prostu te części wszystkie podświetlić i widzimy praktycznie wszystko, co trzeba wymienić i tak dalej. A wcześniej trzeba było ruszyć niestety, czy stety nawet, te nasze szare komórki i po prostu jakoś wystrugać z naszego doświadczenia, co właściwie trzeba naprawić w samochodzie, więc pod tym względem tutaj troszeczkę jest chyba gorzej, ale ten poziom trudności wierzę, że będzie sukcesywnie wzrastał z poziomu na poziom w tej grze. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną, trzymajcie się i na razie, pa pa.